A co dopiero jak teraz to ten na pierwszą? Panie wicepremierze, panie Jacie, żeby jechać przesiadł pani, na rowerze jak? Panie prezydencie, nic o tym nie wiem. No przed chwilą mi powiedziano. No bo to są jakieś takie działania, może w grupach, może... Czy między państwem jest przepływ informacji? Właśnie chyba nie bardzo. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że w Bronowicach próbowaliśmy się spotkać z przedstawicielami ZIKIT-u. Między innymi w Mydlnikach zebraliśmy 1000 podpisów mieszkańców, którzy proszą o to, aby ktoś kompetentny przyszedł i wyjaśnił im przesłanki tych zmian. Dobra, proszę pana, umówmy się tak. Jest pan dyrektor Sapoń, który jest najbardziej kompetentny w tych wszystkich rzeczach. Proszę się umówić z państwem i na ten temat rozmawiać. Wiem, że ósemka jest punktem newralgicznym. Oczywiście. Tak, ale nie tylko. Wiem, bo to cały czas słyszę też od żony. Także... Proszę słuchać żony, panie prezydencie, i mieszkańców. Panie prezydencie, mam jedną uwagę do pana. Czy u pana jest 2 dodać 2 równa się 4? Tak. Chyba nie. Bo ile za zgodą pana zostało komunikacji, tu jest skrócony? Najpierw 124, 424, 128. Ale tu są i stare nowe linie tramwajowe. Ale jeszcze nie jeździły wtedy. No ale i będą jutro jeździć. Ale proszę pana, a czy mają gdzie dojechać? Budować stanowisko, żeby dobrze. Były te linie. Puściliście 18 i 12 tu na ruszaj. I czym ludzie mieli dojechać? Pisałem do pana skargę. Do tej pory rzetelnej odpowiedzi nie dostałem. Jest powiedziane, że pan w krótkim odstępie czasu ma dać odpowiedź. Proszę pana, umawiamy się tak. Kontaktujecie się, pan dyrektor Sapoń się z panem skontaktuje, ustalacie wszystko i na początku przyszłego tygodnia ja mam od niego raport, jak wygląda sytuacja. Jeżeli coś, to bardzo proszę, zapraszam kogoś z państwa, kto jest osobą reprezentową wszystkich, żeby była jasność, bo tu jak pan mówi, są podzielone grupy. Podzielone grupy, ale... Co państwo sobie wybierzcie spośród siebie osoby, które będą, że tak powiem, do rozmów, dobra? Panie prezydencie, jeśli Rada Dzielnicy 6 zwraca się z uchwałą o przywrócenie ósemki, to uważamy, że to są głosy ludzi. Ludzi, ósemka, ja mieszkam tam akurat, nie. Ósemka jeździ cały czas pełna. 50 lat. To są bzdury, że się pisze w prasie, że ósemka jeździ wolna. Nieprawdą, obłożona jest od początku do końca. Panie prezydencie, pan prezydent ZIKIT robił badania na ten temat. Ale pierwszy ZIKIT remarszutyzacja, która była na wiosnę opracowywana. I ósemka była jedną ze strategicznych linii przyjętych w tej remarszutyzacji. Co się stało od tej pory? W Borku do Bronowic odwrotnie przez stały no bo ona jeździła na zasadach generalnie do centrum. Do Bronowic też 10%. Ale nie jest to prawdą, że tylko do centrum jeździ pełna, bo jeździ do Bronowic pełna. Cały czas ósemka jeździła pełna, autobusy jeżdżą pełne i pan zabiera i puszcza na przykład 128 na Powstańcu. Już panu pisałem do pana, 148, który kursuje pod uczelnię. Jeździ pusto. Przeliczyłem cały dzień kursy. Sprawdziłem. Tutaj? Dwie osoby. Nie, 148. Jeździ no to pod uczelnię. Ja cały czas, wie pan, i napisałem do was. Ja cały czas słyszałem właśnie, że to jest wszystko budowane po to, żeby mogli tutaj jeździć studenci, którzy się skarżyli. Ale nie tutaj po tą uczelnię, tylko tam w stronę no nie, to proszę, bo to nie ma sensu w tej chwili rozmawiać. Umawiamy się, państwo wyznaczacie spośród siebie osoby do rozmów z panem dyrektorem i potem przychodzicie do mnie i przyklepujemy sprawę. Ale panie prezydencie, szanowni, mi chodzi o to, że o ja zapraszam, że jeżeli mi się sprawę daną rzecz do MPK czy do ZIK-u, to chcę mieć rzetelną odpowiedź. I tak samo do pana, ja złożyłem skargę na ZIK i na MPK, to rzetelną odpowiedź. A nie, żeby tam dyrektor MPK czy ZIK-u mieli do mnie, jak będę chciał, to będę odpowiadał. Taką dyrektor... Nikt nie odpisał, zarzuciłem 30 punktów tego. Teraz proszę sobie zanotować. Dobra. Proszę się zapytać przewodniczącego PO, jakie ile punktów mu napisali skargi. Ja chciałam powiedzieć się tylko jako osoba, która rozpoczęła ten indywidualny protest. A to pani zapewne wie, że tak, jest tego 12. Tak, ale chcieliśmy właśnie prosić, żeby władze miasta, przede wszystkim władze miasta zależało na opracowaniu tego społecznego programu do konsultacji społecznych, bo te ostatnie wydarzenia są odbierane przez Krakowie w ten sposób, że państwo w piątek informują, że zmiany będą od następnego tygodnia. Przecież takie działania powinny być. Szanowni państwo, konsultacje społeczne w kwestii zmian siatki połączeń trwają od listopada ubiegłego roku.
momencie, kiedy SITK wraz z Politechniką Krakowską przedstawiło projekty nowego układu linii. I co się z nimi stało? Ale co się miało z nimi stać? Bo to, co obserwujemy w tej chwili, to jest całkowite zaprzeczenie. Ale chwileczkę. Ale ja aktywnie akurat uczestniczyłem w tym. Proszę mi dać skończyć. Stało się to, że niestety budżet, który musi być zapewniony do realizacji tego projektu, jest na razie nieosiągalny. Nie ma możliwości wprowadzenia tych zmian, nie mając zapewnionego odpowiedniego budżetu, bo one będą funkcjonowały fatalnie. I między innymi też z tego powodu, na podstawie informacji, pomysłów zebranych od mieszkańców, też, taka jest prawda, ale też te zmiany, które będą funkcjonowały od jutra, były realizowane. Czy zatem sitkom źle opracował remarszutyzację? Ale to pan tak mówi. Nie, bardzo ja pytam. Dobrze, bardzo, ja pytam. Dobrze, bardzo dobrze opracował, natomiast odpowiedziałem panu, że budżet na dzień dzisiejszy nie pozwala nam na to, żeby ten układ wdrożyć. Ale te zmiany są bardziej rewolucyjne niż te, które postulował sitkom. Nieprawda, nie są wcale oczywiście, bardziej że tak. rewolucyjne. No możemy się pochylić ponieważ... nad relacjami, ale jakie proszę były bardzo, wyznaczone. Proszę pana. No cały czas pojawia się zarzut, że zwiększy się przesiadkowość. Jest to nieprawdą. Ten układ, który będzie funkcjonował od jutra, wcale nie zwiększa przesiadkowości. Owszem, panie dyrektorze. Z naszych raportów wynika, że tak. Panie dyrektorze. No to jest nieprawda. Nie wiem, na jakiej podstawie pan takie rzeczy mówi. Publikujecie takie. Gdzie? Dokładnie. Jeżeli uważa pan, że wskaźnik przesiadkowości wzrastający na trzeciej pozycji po przecinku to jest istotny wzrost przesiadkowości. Nie. Zależy, jakimi metodami przy badaniach się posługujemy, jakie przesłanki bierzemy, jakie dane bierzemy do analizy. Poza tym informacja o zmianach, propozycja zmian była przekazywana już na początku października. Ale komu? Panie dyrektorze, komu? Demokratycznie wybranym radom dzielnicy, szanowni panie dyrektorze. Jestem radnym dzielnicy szóstej. Tak, radny dzielnicy szóstej. I dowiedzieliśmy się pocztą pantoflową, z prasy, z internetu, ale nie dowiedzieli od mieszkańców, ale nigdy nie zostało oficjalnie nam podane do wiadomości, że są takie zmiany. Funkcjonowania Rady Dzielnicy. Przewodniczący Rady Dzielnicy szóstej, tak? Najprawdopodobniej pan radny Smok otrzymał pełny zestaw materiału, był u mnie osobiście. W czwartek zapytamy, mamy to panie sesję. Dyrektorze, jak to się stało, po co było mydlenie oczu, że będzie to remarszutyzacja 6-12 minut, a wprowadzamy ostatni wariant najgorszy? Proszę pana, wprowadzamy wariant przejściowy. Nie ma w tym momencie budżetu, który ale, pozwoli... Ale proszę pana, po co zmiany, jak było bardzo dobrze zmieniać wszystko na gorsze, to już ja jest powiem tak, no, Proszę pana, czym ludzie dojadą? Autobusami zastępczymi, które będą podstawione. Tak, które będą zorganizowane, załóżmy, po pół godzinie, dojadą proszę pana, zastępcze. Przecież to nie jest jedyne miejsce, gdzie tylko tramwaj jeździ. To jeszcze jest autobus, a Bronowice całe, Królewska, Karmelicka. Szanowni państwo, 26 o 12 tak jest, zapraszam przedstawicieli. Ja bardzo proszę, bym się udał do pana przewodniczącego. Jako jeden z pierwszych miał przyjemność się ze mną spotkać. Ale proszę pana, tak w tramwajach i wszędzie ludzie się oburzają, że naprawdę jak to pan dobrym samochodem i miał to panie tak.